Past perfect to taka forma, która zazwyczaj występuje w towarzystwie past simple lub jakiegoś wydarzenia przeszłego. Ma oczywiście swoją formę simple, która zbudowana jest z czasownika posiłkowego had albo w przeczeniu hadn't oraz formy past participle, czasownika nazywającego czynność. To forma z końcówką ed albo trzecia forma czasownika nieregularnego. I ma formę continuous, która również składa się z had albo hadn't i do tego zawsze ma been oraz czasownik z końcówką ing. Kiedy simple? Wtedy, kiedy mówimy o pojedynczych zdarzeniach, które miały miejsce przed innymi wydarzeniami przeszłymi. Na przykład, when he arrived, she had already left. Arrived, past simple, to było później, had left. Past perfect to było wcześniej, czyli jedynka. A dwójka arrived. Kiedy podajemy konkretną liczbę zdarzeń, wtedy też używamy formy simple. Na przykład I had called her 10 times before she finally answered. Had called to past perfect, 10 times, czyli wiemy ile razy. Answered to past simple, czyli mamy późniejsze wydarzenie past simple, wcześniejsze past perfect. Mamy czasowniki, które nie występują w formach continuous i zawsze będziemy ich używać w formie simple. Jakie to czasowniki? Przypomnijmy, te, które nazywają czynności zmysłów, umysłu, uczucia oraz wyrażają posiadanie. Na przykład, they got married after they had known each other for only 3 months. Got married, tu czasownik got w formie past simple, to było później, to będzie dwójka, a had known, past perfect, jedynka, wydarzenie dawniejsze. Kiedy mówimy o czynności, która trwała cały czas, ciągle, do danego naszego momentu przeszłego, to wtedy użyjemy continuousa. When he arrived, she had been waiting for him for 2 hours. He arrived to past simple, a to co wcześniej had been waiting to się działo ciągle i to past perfect continuous. Forma continuous będzie nam potrzebna również przy czynnościach powtarzających się regularnie przez jakiś czas, aż do danego momentu przeszłego. Weźmy zdanie I had been calling her all morning before she finally answered. Had been calling, czyli dzwoniłam. Oczywiście nie ciągle, tylko regularnie wykonałam ileś tam prób połączenia się, zanim w końcu odebrała answered.